Dobry wieczór. Dobry Witam na wieczór. kolejnej rozmowie z cyklu Legimi Prolog Live. Ja się nazywam Wioleta Sadowska i dzisiejszego wieczoru chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z Agnieszką Zakrzewską. Pisarką upartą, ciekawą życia, nielubiącą chodzić utartymi ścieżkami, kochającą nowe wyzwania, no i chyba czasami cierpiącą na deficyt niebieskich migdałów. Witaj, Agnieszko. Dobry wieczór. Permanentnie cierpiącą na deficyt niebieskich migdałów, to prawda. No właśnie, będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Dla niektórych być może dzień dobry, dla niektórych dobry wieczór. W sumie to nie jest ważne, ważne, żebyśmy się tutaj dzisiaj spotkali, bo właśnie spotykamy się z okazji lutowej premiery nowej książki Agnieszki pod tytułem Deficyt niebieskich migdałów. To jest właśnie ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak. Wydanej nakładem wydawnictwa Flow, będącej pierwszą książką z przygotowywanej serii przez wydawnictwo o wyjątkowych kobietach, które no, odcisnęły swoje piętno w historii. Książkę możecie czytać Państwo na wirtualnej półce Legimi, czytać i słuchać jak kto woli. I audiobook, i e-book są oczywiście dostępne. I ja oczywiście tradycyjnie, zanim zacznę tutaj męczyć Agnieszkę, zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań w komentarzach, które ja będę się starała na bieżąco wplatać w naszą rozmowę. Także pytajcie, będziemy tutaj te pytania przemycać. Agnieszko, powiedz, czy ty słuchałaś kiedyś Jak rośnie trawa? A może masz dopiero w planach taką dość bezużyteczną czynność, ale jakże przyjemną. Jak rośnie trawa, słuchajcie, nigdy nie słuchałam, ale wychowywałam się, można powiedzieć, w ogrodzie, wśród przyrody, łaziłam po drzewach, jadłam niedojrzałe śliwki i niedojrzałe jabłka i lubiłam obuzować. Kiedyś nawet wypieliłam mojemu tacie grządki, tylko że nie z chwastów, tylko z jakichś sadzonek, bodajże to były pomidory, już nie pamiętam. W każdym bądź razie potrafię sobie wyobrazić, że słuchanie jak rośnie trawa jest zajęciem interesującym i bardzo twórczym. Także jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Ja myślę, że w obecnych czasach, kiedy jesteśmy tak mocno wszyscy zabiegani, wielu z nas przydałoby się właśnie takie poleżenie w trawie, posłuchanie tego, jak rośnie. Myślę, że to naprawdę byłoby takie odżywcze. I Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wiedziała już o tym tak dawno, tyle lat temu, a dopiero my się o tym teraz przekonujemy dzięki Twojej książce. Proszę Państwa, gubiła ją rutyna, łaknęła niepowtarzalności, cierpiała na permanentny niedobór życia, no i właśnie w tym na ten wieczny deficyt niebieskich migdałów. Agnieszko, skąd w tobie fascynacja córką Wojciecha Kossaka? Mnie zawsze właściwie od najmłodszych już lat fascynowały osoby, które były inne, które lubiły iść pod prąd, które nie poddawały się konwenansom. Zawsze czytałam mnóstwo o takich osobach i w ten sposób natrafiłam na Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Słuchajcie, najpierw wydawało mi się, że poetka, nuda, jakaś taka według jednego szablonu, no troszeczkę może niezrozumiała, bo wiadomo, te metafory, jakieś oderwanie od rzeczywistości, nie, to nie dla mnie. Bo tak właściwie myślimy, tak oceniamy ludzi po tym, co robią, czym się zajmują, a tutaj to jest ogromny błąd, bo Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, oczywiście liryczna poetka, zwana polską Safoną, bo pisała o miłości, okazuje się, że w życiu codziennym była niezłym ziółkiem i wcale nie była taka liryczna i taka poetycka jak Safona, ale stąpała twardo po ziemi, przy czym, tutaj muszę powiedzieć, stąpała twardo po ziemi, ale na tej ziemi lubiła słuchać właśnie, jak ta trawa rośnie. Także moja fascynacja wzięła się z tego, że kocham niepokorne, inne osoby, które wystają. Słuchajcie, bo widzę sobie całą ludzkość, jak siedzi w takiej trawie i wszyscy są równi z tą trawą, bo nawiązuje znowu do tej trawy, a parę osób wystaje ponad to. I właśnie ja takich wystających głów szukam, czyli kogoś, kto jest po prostu inny. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że właśnie to słuchanie trawy w odniesieniu do całego życiorysu tejże jakże nietuzinkowej kobiety staje się takie mocno symboliczne. Także to jest takie, myślę, bardzo ważne. Ty nam odczarowałaś tę postać, bo ja też tak jak ty myślałam właśnie o tej poetce.
Dokładnie, dokładnie miałam taki sam obraz, a nagle wyłoniła się tutaj dla mnie zupełnie inna postać. No, byłam bardzo mocno zaskoczona. Ja wiem, że ty, ta powieść w zasadzie, to takie spełnienie twoich marzeń sprzed lat, bo ty podobnież z wypiekami na twarzy czytałaś wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i wtedy śniłaś o tej wielkiej miłości. Czy to prawda? A któż z nas nie śnił? Jeżeli tu są dziewczyny, bo nie wiem, panowie może też śnią o wielkiej miłości, ale słuchajcie, no, dziewczyny to zawsze marzyły o księciu, bo tutaj pojadę taką kliszą, ale to tak jest, na białym koniu, który przyjedzie pod nasze okienko i porwie nas w otchłani wielkiej miłości. Przynajmniej ja taka byłam. Ja byłam bardzo egzaltowaną nastolatką. Uwielbiałam czytać o miłości. Słuchajcie, teraz nie wiem, czy to warto tak przy okazji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale muszę się wam przyznać do tego, że jak miałam tamtenaście lat, to podczytywałam sobie Harlekiny. Ja wiem, że to jest kompletnie inna bajka, ale chodzi mi o to właśnie, że łaknąc tej miłości, szukałam różnych źródeł, gdzie by można tu o tej miłości poczytać. I na lekcji polskiego moja polonistka, fantastyczna zresztą osoba, która do dzisiejszego dnia, słuchajcie, przychodzi na moje spotkania autorskie, moja polonistka odkryła, że ja gdzieś tam pod ławką tego Harlekina, słuchajcie, otwieram i tam z wypiekami na twarzy, bo to ceglaste wypieki wypełzły na moją twarz i czytam tego Harlekina. Ona do mnie mówi, Aga, co ty czytasz? Ja ci tutaj pokażę prawdziwą poetkę miłości. I to żadne harlekiny. I podsunęła mi tomik Niebieskie migdały Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i powiedziała do mnie, przeczytasz i wtedy porozmawiamy o prawdziwej miłości, o tym, jak powinno się ją opisywać. No i przepadłam. Przepadłam i zaczęłam czytać Marię. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że zwana była Lilką, bo właściwie nie wiedziałam o niej nic, o jej życiu prywatnym, tylko poznawałam ją na początku przez to, jak pisze. No przepiękne, koronkowe metafory, niezwykła spostrzegawczość, przenikliwość i takie specyficzne patrzenie na świat. Także od Harlekina do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, no przepraszam, jeżeli ktoś będzie zbulwersowany, ale taka jest prawda. Ale któż z nas nie czytał Harlekinów, albo próbował ich czytać, naprawdę? Któż z nas nie popełniał błędów młodości? To jest mój, ja zdradziłam to chyba po raz pierwszy, bo chyba nikt jeszcze tego nie wie, ale albo chyba już mówiłam, w każdym bądź razie od Harlekina do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To jest dopiero skok. No właśnie, bo przecież Harlekiny były w każdym domu, a wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej być może nie, ale być może się to zmieni właśnie za sprawą twojej książki. Tak, właśnie to było moim celem. No właśnie, to o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale okazuje się, że w ogóle Maria Pawlikowska-Jasnorzewska towarzyszyła w twoim życiu, ona tak gdzieś tam z boku cały czas stała, była sobie, bo przecież ty już nawet napisałaś opowiadanie, prawda, o tej postaci kilka lat temu. Tak. To też jest to takie ciekawe, że gdzieś ta postać cały czas stała obok ciebie i czekała już właśnie chyba na tę chwilę, aż w końcu napiszesz o niej taką pełnokrwistą książkę. Słuchajcie, bo to było tak, że ja już parę razy proponowałam moim poprzednim wydawcom, jeszcze zanim zaczęłam wydawać w wydawnictwie Flow, proponowałam moim poprzednim wydawcom i zamawiałam ich tak, słuchajcie, mam taki pomysł, ja napiszę o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, to jest wspaniała postać, a nie, to się nie sprzeda, to nudne, słuchajcie, no dokładnie ten sam trop, o którym przed chwilą mówiłyśmy. A ja próbowałam zachęcać, bo jestem taki sprzedawca, jak do czegoś się zapalę, jak mam energię i wiem, że coś będzie fajne, no to próbuję przekonywać i mówię do tych wydawców, ale to będzie fajne, ja tu nie napiszę żadne nudy, to będzie super, to się będzie fajnie czytało, to będzie śmieszne, zabawne, będzie też wzruszające, dokładnie takie, jakie lubią moje czytelniczki. Nie, nie, Aga, to się nie uda. I dlatego napisałam to opowiadanie, chociaż to opowiadanie nie było może zabawne ani zbyt wzruszające, ale to była taka próbka, prawda? I czekałam na ten moment, kiedy w końcu pojawi się wydawca, który zapali się również tak mocno jak ja do tego pomysłu. No i na mojej drodze pojawiły się Magda Witkiewicz i Anna Seweryn z wydawnictwa Flow, które również zapaliły się do tego błękitnego, jak ja to mówię, pomysłu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, związanego z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, czyli Lilką. A to, że ona stała przy mnie przez całe moje życie, to jest prawda.
Nawet nie wiem, Wiola, czy już mogę powiedzieć tą historię, którą na pewno już wszyscy, co mnie śledzą, znają, o tym, że właściwie ja trochę splagiatowałam pewne wydarzenie z życia Lilki i zrobiłam takie coś, które przytrafiło się również i jej. Mogę o tym opowiedzieć, Tak, czy jak najbardziej. czekamy? Paryska przygoda, słuchaj, musi zostać tutaj opowiedziana. Tak, paryska przygoda Agnieszki. Słuchajcie, to było bardzo dawno temu, kiedy Agnieszka była jeszcze piękna, miała długie blond włosy i podejmowała decyzje bez chwili zastanowienia. To było chyba początek roku 2000. Agnieszka, czytając bardzo popularny w tamtych czasach tygodnik Kobieta i Życie, natrafiła na zdjęcie niezwykle przystojnego francuskiego pilota o polskich korzeniach. Pilot opowiadał o swojej misji, bo akurat stacjonował na jakimś tam lotnisku, to było gdzieś pod Poznaniem. To nawet nieważne, co on pisał, bo ja to przeczytałam tak szybko jednym okiem, a drugie oko zawiesiłam na przepięknej fotografii, która tam była umieszczona właśnie w tym tygodniku. Na tej fotografii mój francuski pilot, mówię mój francuski pilot w cudzysłowie, w białym mundurze, pamiętam dokładnie, w białym mundurze, przepiękny, opalony, sobie pomyślałam, kurczę, jaki przystojny chłopak. Ja bym tak chciała takiego poznać. No ale jak? No, trudno poznać kogoś, kogo widzimy w gazecie tak szybko i od razu, bo to były, proszę Państwa, nie były czas, kiedy był Instagram, internet, Facebook, tylko wtedy pisało się listy. Takie listy, które wkłada się do koperty, które wysyła się na określony adres, prawda? No czasem mi tego brak, muszę Wam powiedzieć, to taka dygresja. Czasem mi brak tych listów w kopertach, na które się czekało. Tak jak czekała na takie listy Maria Pawlikowska-Zdorzewska. Ale wracając do rozpoczętego wątku. Ja taki list właśnie napisałam, wysłałam na adres redakcji i poprosiłam o kontakt z bohaterem artykułu. Minęło chyba 6 tygodni, dokładnie już nie pamiętam. Siedziałam nad filiżanką kawy. Chciałabym powiedzieć, że czytałam wiersze Marii Pawlikowskiej-Zdorzewskiej, ale tak pięknie nie było. To był taki scenariusz filmowy, to by się ładnie sprzedało, ale załóżmy, że czytałam znowuż Kobiety i Życie. I w tym momencie rozdźwięczał się telefon i po drugiej stronie słuchawki odezwał się głos z takim silnym francuskim akcentem, to charakterystyczne R. I ten głos powiedział do mnie: dzień dobry, dobry wieczór, dziewczyno z listu. I tak to się zaczęło, słuchajcie. A co ma to wspólnego z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską? To teraz bardzo szybko powiem. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, jeszcze będąc mężatką, jeszcze będąc żoną Jana Pawlikowskiego, już się między nimi nie za dobrze działo. A jeżeli się nie za dobrze działo, to Maria była taka, że lubiła no szukać gdzieś tej miłości, której w tym związku już jej brakło. Przeglądając, ja wiem, że to teraz zabrzmi tak, jakbym powtarzała to, co przed chwilą powiedziałam, ale to jest zupełnie inna historia, dotyczy Marii. Przeglądając pewien chyba francuski magazyn, natrafiła na zdjęcie niezwykle przystojnego pilota, portugalskiego pilota. Spojrzała na tą fotografię i zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. I co zrobili? Umówili się na randkę w Paryżu. 100 lat później Agnieszka, widząc zdjęcie francuskiego pilota, co robi? Umawia się na randkę w Paryżu. No i powiedzcie teraz, czy ja nie byłam skazana na to, żeby zająć się biografią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, skoro połączyła nas miłość i randka w Paryżu. No, powiedziałabym, że zostałaś skazana na bluesa, ale zostałaś skazana na Lilkę po prostu. Nic chyba nie dzieje się bez przyczyny, nie ma w życiu przypadków. Nie, nie ma. Ja wychodzę z takiego założenia. To jest naprawdę niesamowite, bo to też w książce też Państwo o tym poczytacie. Agnieszka o tym pisze. Te paryskie przygody, no, wywołują bardzo dużo emocji. Tak. I tak jak mówię, nie ma chyba w życiu przypadków. Mamy pytanie, myślę, że dosyć ciekawe. Joanna Fonfara-Gręziak napisała, że gdy czytała inną książkę o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, to wiele jej cech nie było pozytywnych. Pamięta taki epizod. Polscy emigranci poprosili ją o spotkanie autorskie, a ona odmówiła, bo nie proponowali zapłaty. Była w szoku, zero bezinteresowności, nawet w obliczu wojny. Czy zawsze taka była?
W domu Kossaków pieniądze były bardzo ważne. Pieniądze były bardzo ważne, dlatego że zarówno Lilka, jak i jej siostra, młodsza siostra Madzia, czyli Magdalena Samozwaniec, wychowywane były w przeświadczeniu, że pieniądze są w życiu bardzo ważne i pozwalają, co było bardzo istotne, na spełnianie swoich zachcianek. A zachcianek miały siostry Kostakówny bardzo wiele, dlatego że lubiły się dobrze ubrać, lubiły świetnie wyglądać, lubiły otaczać się zbytkami, drugimi bibelotami, miały zawsze najlepsze perfumy, najmodniejsze futra, przede wszystkim Lilka kochała futra. I na to wszystko, słuchajcie, musiał ktoś zarobić. Wiadomo, kiedy już obie pisały, dostawały tantiemy za te utwory, które pojawiały się na rynku, ale tego było mało. A jedyną osobą, która w rodzinie Kossaków mogła zarabiać prawdziwe pieniądze, był tatko, czyli Wojciech Kossak. Jego obrazy sprzedawały się na Pniu, malował ich mnóstwo, nie tylko dlatego, że miał nieustanną wenę, ale przede wszystkim również dlatego, że te rachunki w rodzinie Kossaków rosły i rosły, były coraz większe, większe głównie za sprawą jego córek. Więc zarówno Maria, jak i Magda uważały, że za wykonaną pracę należy się zapłata. Dlatego też za te spotkania autorskie czy za utwory, które publikowały, zawsze oczekiwały zapłaty po to, żeby móc właśnie te swoje ciągle rosnące rachunki płacić. Dlatego tak, zdecydowanie Maria, pomimo że poetka i taka oderwana od rzeczywistości, umiała liczyć pieniądze. Czyli trochę tej prozy też w jej życiu było i to, tak. to też w książce pokazujesz. No, ktoś musiał zarobić na francuskie perfumy, na futra, jedwabie na koronki futra. I tudzież jeszcze inne. Pończoszki, buciki, tak. Pantofelki, najdroższe, bo to oczywiście, słuchajcie, dziewczyny chciałam powiedzieć, czyli Magda i Maria. W rodzinie Kossaków wszyscy mieli swoje przydomki, czyli Marię nazwano Lilką, a Madzie nazwano Magasiem. Wojciech Kossak był tatkiem, Maniusia Kossakowa z Kisielnickich była mamidłem, brat Marii i Magdaleny nazywany był Koko albo Ciapkiem, Koko trochę ładniej, Ciapek trochę, że tak powiem, no tak niezbyt. W każdym bądź razie każdy u nich miał ten swój przydomek i zapomniałam, jakie było pytanie. No teraz akurat nie było żadnego pytania, tylko potwierdzałyśmy fakt, że rzeczywiście ten przepych, no, który był obecny... Tak, i właśnie teraz mi się... Właśnie, i dokładnie, i dlatego. No, cała rodzina jednak te wydatki miała spore. I ten tatko, który jeździł po całej Europie, słuchajcie, bo on nie tylko tworzył w Polsce, w Krakowie, jeździł po całej Europie i uprawiał te swoje malunki, jak to mówiła Madzia, ale przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć, a dziewczyny jeździły na tak zwane zakupy, na shopping i jeździły nie chodziły do pierwszego lepszego magazynu mód, jak się to wtedy mówiło, ale wybierały się na przykład do Warszawy, do bardzo znanego i jednego z najdroższych wówczas domów towarowych w Warszawie. To był dom Hersego i tylko tam kupowały swoje stroje, bo uważały, że no jednak ich zawód, to co robią, wymaga odpowiedniej oprawy, a tą oprawę mógł jej dać tylko ten luksusowy dom towarowy Hersego, gdzie zawsze i tylko tam robiły zakupy. No oprócz oczywiście za granicy, no bo we Francji oczywiście także kupowały swoje toalety, no bo to francuskie to wiadomo w tym okresie to najlepsze i najbardziej eleganckie. No zresztą teraz też, słuchajcie. No właśnie, jak się okazuje, shopping to nie wymysł naszych czasów, XXI wieku, ale już nie. W okresie międzywojnia kobiety chodziły na shopping, także pewne rzeczy się nie zmieniały. Oczywiście, to takie, one by myślę, że zarówno Magda, jak i Maria, czyli Lilka i Magaś, w dzisiejszych czasach byłyby celebrytkami, influencerkami, bo one bardzo interesowały się modą i wiedziały o wszystkich nowinkach
jeśli chodzi o te modowe sprawy. No, zawsze było i to też w Krakowie patrzono na nie, oczywiście już od najmłodszych lat, słuchajcie, bo tatko Kostak przysyłał z podróży wielkie kufry wypełnione sukienkami, których w Krakowie inne dziewczynki nie miały, więc one były zawsze, wyróżniały się strojem. No i te krakowskie mieszki tak patrzyły na nich, wiecie, krytycznym wzrokiem, ale kto to widział u Kossaków, jak zwykle ubiera się dzieci, dzieci ponad stan. Dzieci powinny mieć eleganckie, proste sukienki w ciemnych kolorach, a tutaj, jak widać, rodzina Kossaków, jak zwykle, bo oni zawsze się wyróżniali na tle Krakowa, spętanego mieszczańskiego, spętanego konwenansami, wyróżniały się no na plus, ale to w moich oczach na plus, a w oczach tamtych, w tamtych czasach, w oczach tych wszystkich nobliwych mieszczek, no raczej były krytykowane, prawda? Teraz muszę ci zadać pytanie, które myślę, że zainteresuje osoby, które no, czytały, interesowały się życiem rodziny Kossaków, w tym oczywiście Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, bo ty pisząc tę książkę gromadziłaś materiały, studiowałaś liczne właśnie biografie tej rodziny, tak. Czytałaś po raz kolejny powieści Magdaleny Samozwaniec, przeglądałaś tak. również publikacje na temat samego Wojciecha Kossaka. Czy w deficycie niebieskich migdałów są jakieś nowe fakty z życia Kossaków, o których jeszcze nigdzie nie pisano? Myślę, że nie. Myślę, że ktoś, kto bardzo się interesuje tą rodziną i dużo na ich temat czytał, nie znajdzie tutaj żadnych nowinek, dlatego że ja napisałam tę książkę przede wszystkim po to, żeby troszeczkę tę postać Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i w ogóle całą rodzinę Kossaków troszeczkę odkurzyć, odświeżyć i być może trafić z nią do nowych czytelników, którzy właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, bali się tej poezji i myśleli, że nic ciekawego w biografii tej rodziny nie znajdą. Dlatego postanowiłam odświeżyć, nadać tej powieści lekkości, takiej właściwie nadać jej cechy powieści obyczajowej, bo to absolutnie nie jest biografia, tam jest bardzo dużo fikcyjnych postaci, które miały tę akcję podkręcić, sprawić, żeby była lekka, łatwa i przyjemna i żeby czytelniczki, które być może nie za bardzo lubią powieści przeładowane informacjami, notki biograficzne, historia, to nie dla nich, to jest za trudne, więc ja chciałam to podać w takiej formie lekkiej, łatwiej i przyjemnej i przez to, bo to jest mój główny cel, zainteresować moje czytelniczki i czytelników tą rodziną i sprawić, że być może sięgną po fenomenalne powieści Magdaleny Samozwaniec, jak również po poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, bo to był głównie mój cel, żeby tę rodzinę pokazać na nowo w takim lekkim świetle, bez zbędnych, przeładowanych faktów historycznych, które być może troszeczkę odstraszają. Także dostaję już informacje od pierwszych czytelników, że sięgają w tym momencie właśnie po powieści Magdaleny Samozwaniec, która była niesamowita, fantastyczna satyryczka z takim krytycznym spojrzeniem na świat, czarnym humorem, który ja osobiście lubię. Także jeżeli po lekturze mojej powieści więcej ludzi sięgnie po może biografię, a może powieści Magdaleny Samozwaniec, to będzie mój wielki sukces. No proszę Państwa, warto właśnie podkreślić, że Deficyt niebieskich migdałów nie jest biografią, tylko taką książką stylizowaną na powieść obyczajową, która tak. pokazuje życie no, rodziny Kossaków, w tym oczywiście głównej bohaterki, czyli Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To jest bardzo ważne. A Katarzyna Makuła jest ciekawa. Co było największym wyzwaniem w napisaniu tej historii, w opisaniu życia to, Marii? Słuchajcie, to, że ja napisałam tą książkę w pierwszej osobie. Narracja jest prowadzona w pierwszej osobie, czyli ja jestem Marią. Słuchajcie, to było najtrudniejsze, dlatego że ja musiałam pokazać świat niesamowitej epoki dwudziestolecia międzywojennego z jej perspektywy, widziany oczami Marii, wielkiej poetki. Musiałam wymyślić te dialogi, słowa, które wkładałam w jej usta z ogromną odpowiedzialnością, bo wiadomo, że no to była poetka, która w niesamowity sposób władała słowem, także musiałam
stylizować te wypowiedzi i wyobrażać sobie, co by tu powiedziała Lilka, jak by się zachowała, jak ten dialog ma wyglądać, jakich słów mam użyć. To było ogromnie trudne. I słuchajcie, teraz powiem wam, pewna z czytelniczek napisała do mnie, że bardzo jej się podobała ta książka. Dlaczego tak mało wspominam o bracie Magasia i Lilki, Jerzym Kosaku, zwanym Koko, który poszedł w ślady ojca i dziadka, ojciec Wojciech Kosak, dziadek Juliusz Kosak, obydwaj genialni malarze bataliści. Jerzy Kosak również poszedł w ich ślady i również malował. I wracając do pytania czytelniczki, dlaczego tak mało jego w tej książce? A moja odpowiedź była jedna, ponieważ zarówno Lilka, jak i Magaś nie przepadali za bratem. Uważali go za nudziarza, który kompletnie nie dorasta do pięt Wojciechowi ani Juliuszowi, czyli dziadziusiowi i tatkowi. I nie lubiło o nim mówić. On właściwie w ich życiu nie istniał. Także no nie mogłam, pisząc pierwszoosobowo jako Lilka, opowiadać za dużo o Jerzym, dlatego że ona sama o nim bardzo mało mówiła. Także najtrudniejsze zdecydowanie to było to wejście w skórę Lilki i opisywanie świata właśnie z jej perspektywy. Ja uważam, że to wielkie, wielkie wyzwanie, którego się podjęłaś. Bardzo. Wiem, że podczas pisania tej książki targało tobą wiele wątpliwości, miliony wątpliwości, bo znowu porwałaś się no, na legendę, tak jak przy przypadku poprzedniej książki, czyli Anny Frank. Lubisz nam te legendy trochę tak uczłowieczać? Tak, lubię, sprawiam, słuchajcie, teraz to zabrzmi zabawnie, lubię ściągać ludzi z pomników. Nie lubię, kiedy oni są przedstawiani jako ideały, bo ideałów nie ma. Każdy z nas jest tylko człowiekiem. Jeżeli przedstawiamy kogoś jako osobę z samymi najlepszymi cechami charakteru, bohatera, który nie miał nigdy żadnych wątpliwości, który na przykład nigdy nie klął, nie skłamał, nie zrobił czegoś głupiego, nie poszedł w złą stronę, nie popełniał błędów, to ja nie lubię takich ludzi. To ja nie lubię czytać o takich ludziach, bo ja w to nie wierzę. Dlatego, że każdy z nas, również Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anne Franko, o której wspomniałaś, byli tak jak i my, z krwi i kości ludźmi, którzy czasem rzucili mięsem, czasem powiedzieli nieprawdę, czasem zrobili komuś przykrość w przypadku Lilki bardzo często, dlatego że główną osobą, której uwielbiała sprawiać przykrość, uwielbiała, to może za duże słowo, ale której bardzo często sprawiała przykrość, była właśnie Madzia, bo dziewczyny kłóciły się non-stop o jakieś tam głupoty i dogryzały sobie bez przerwy. Także ściąganie z pomników to jest chyba moja specjalność, jakkolwiek to brzmi, słuchajcie, no lubię prawdę, a nie ideały jakieś tam wymyślone i później my czytamy o nich w tych książkach i myślimy sobie, Boże, a ja jestem taka normalna. Taka no zwyczajna. Właśnie, taka zwyczajna, ja bym się chciała też coś w czymś wyróżniać, ja bym też chciała być taka idealna. To tak podobnie jak teraz, słuchajcie, jak patrzymy na te zdjęcia tych influencerek, bo wracam do tego, bo myślimy, że Lilka i Madzia tymi influencerkami mogłyby być, to one też mają, prowadzą takie idealne życie, w którym wszystko wydaje się być na swoim miejscu, idealnie ubrane, idealne panie domu, idealne matki. No ja w to, słuchajcie, nie wierzę. I bardzo dobrze, trzeba mieć świadomość, że to przecież tylko jest wszystko na Oczywiście. Pokaz. Na pokaz, tak. Ty sama mówisz, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to taka twoja bliźniacza gwiazda i w związku z tym stwierdzeniem mamy tutaj pytanie od czytelniczki. Katarzyna Makuła jest pytana, jaki jest najbliższy sercu bohater z tej książki, tobie? Bo może nie Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, no bo kto wie, no może nie, nas, słuchajcie, zaskoczysz. Nie wiem, czy was zaskoczy, słuchajcie, moim ulubionym bohaterem jest tatko Kosak, który był niesamowity mężczyzną, ale słuchajcie, też nie ideałem, Boże broń. Tatko Kosak kochał kobiety. On uwielbiał otaczać się pięknymi, rasowymi paniami i no muszę teraz przyznać szczerze, nie wiem, czy się to spodoba moim czytelniczkom, które tutaj nas słuchają, nagminnie zdradzał swoją żonę, przepiękną zresztą Maniusię Kosakową,
Ale czym tłumaczył to zdradzanie? Tłumaczył to zdradzanie tym, że no, cokolwiek by nie zrobił, z kim by się nie spotykał, to i tak zawsze wracał do domu, do swojej Maniusi. Te jego rozliczne zdrady wynikające z tego, że wiele podróżował i w każdym porcie jak marynarz, słuchajcie, miał jakąś swoją tam ukochaną flamę, jak nazywały te jego kochanice córki, Lilka i Madzia. Ale poza tym był niezwykle zdolnym malarzem, niezwykle pracowitym. To był wielki erudyta, który umiał, co było też ważne również w tamtych czasach, zarabiać pieniądze, bo Wojciech Kossak potrafił naprawdę zdobyć gigantyczne tantiemy za swoje dzieła. Potrafił w całej Europie zainteresować nie tylko bogatych mieszczan, ale również koronowane głowy swoimi obrazami. Także przez całe życie był w podróży, zarabiał na dom, kochał do szaleństwa swoje córki, którym nie potrafił odmówić niczego i był bardzo barwną postacią. Nawet jak się na nie złościł, mówił o Marii i Magdalenie, moje kukły albo nasze słodkie blondasy. Nawet jak się na nie złościł, bo one oczywiście tam cały czas prosiły go o jakieś futra, perfumy, pończoszki, inne pantofelki, no nie potrafił długo chować urazy i za każdym razem, kiedy córki naciągały go na jakieś wyprawy, bo też jeździli bardzo często do Francji na Lazurowe Wybrzeże, tam on chodził z nimi pod rękę i wszystkie panie, jak to opisywała Magdalena Samozwaniec, odwracały się za nimi i podziwiały jakiego to przystojnego dżentelmena dziewczyny zdobyły, bo nikt nie przypuszczał do jego córki, tylko być może właśnie jakieś jego kochanice. W każdym bądź razie no to niezwykle barwna postać, która no fascynuje mnie na równi właśnie z Madzią i Lilką. Wojciech Kossak zdecydowanie jedna z moich ulubionych postaci w tej powieści. Ja muszę powiedzieć, że za każdym razem, gdy w książce, w dialogach pojawiało się słowo flamy czy flama, to po prostu mi to tak rozbawiało, bo to jest takie słowo, które idealnie pasuje do tych rozlicznych kochanek. Tak, 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 tak. Flama i to tak nazywało właśnie Madzia i Lilka. I kryły, słuchajcie, tego tatka przed mamidłem. Na przykład jak ta właśnie flama znajdowała się w pracowni Wojteczka, a do domu z shoppingu wracała Maniusia Kossakowa, to dziewczyny zagadywały, jedna z dziewczyn zagadywała Maniusię w holu, a druga wyprowadzała flamę tylnym wyjściem, żeby się mama mamidło, nasze święte mamidło, tak nazywały córki swoją mamę, nie denerwowało niepotrzebnie, prawda? Bo przecież to było nic takiego, no tatko kochał tylko ją. No właśnie, artyście wybacza się więcej i to chyba się nie zmieniło od tamtych czasów. No myślę, że nie, artyście, szczególnie takiemu ekscentrycznemu artyście jak Wojciech Kossak wybaczało się i pozwalało się na więcej, bo Maniusia oczywiście o tych jego rozlicznych kochankach doskonale wiedziała. A powiedz Agnieszko, czy ty się zgodzisz z takim stwierdzeniem, że Lilka i Magaś przez całe życie szukały takiego partnera jak ich ojciec? Tak. Dlatego nigdy nie mogły tego partnera znaleźć, bo słuchajcie, doskoczenie do takiego ideału, jakim był Wojciech Kossak, było bardzo trudne. Niesamowicie zdolny, przystojny, zawsze jak spod igły, ubrany w najdroższe francuskie garnitury, pachnący, słuchajcie, z pięknym staropolskim wąsem, z gęstymi, później już pod koniec życia troszeczkę mniej gęstymi włosami, które farbował, słuchajcie, dlatego że pewnego dnia Magaś odczuł w jego szufladzie farbę do włosów. Tatuś nie chciał mieć siwych włosów, co rozumiemy doskonale, bo Agnieszka Zakrzewska też się farbuje. Nie wiem, czy zdradzę teraz jakąś tajemnicę. W każdym razie Magaś odkrywa w tej szufladzie komody ojca tą farbę i biegnie z nią zaskoczony do Lilki, mówi, ty zobacz, co znalazłam u tatki w komodzie farbę do włosów. A Lilka mówi, ale coś w tym dziwnego, przecież w końcu ojciec jest malarzem, prawda? Także uwielbiał zwracać uwagę na to, jak wygląda. I pamiętam, że nawet były wspomnienia Madzi, kiedy wychodziła za mąż po raz pierwszy,
za Starzewskiego, którego Wojciech Kostach absolutnie nie akceptował, dlatego że słuchajcie, Starzewski nie umiał jeździć na koniu. No, a dla malarza batalisty to jest tragedia. No i pamiętam, jak Madzia opisywała, jak to idą do tego ołtarza z tym Starzewskim, a wszystkie mieszczki, wszystkie panie zgromadzone w kościele nie patrzą na ten ołtarz i na tego zbliżającego się oblubieńca Madzi, tylko wszystkie były zwrócone na tatkę, który siedział w pierwszym rzędzie wystrojony jak książę, prawda? I te wszystkie spojrzenia kierowały się ku niemu i Madzia miała ojcu za złe, że całą uwagę skupił na sobie, a jednak powinni ci obecni w tym kościele zwracać uwagę na jej przyszłego męża, a nie na ojca. Także no, to była, jak już powiedziałam, niezwykle barwna postać i dlatego no, te dziewczyny szukały cały czas tego ojca w tych swoich partnerach. Zresztą rozmawiały z nim o wszystkim, bo nie wiem, czy teraz, no słuchajcie, czy wyobrażacie sobie swoim własnym ojcem rozmawiać o swoim pożyciu seksualnym, a to nie zapominajmy, że to było dwudziestolecie międzywojenne, to było ponad 100 lat temu, słuchajcie, i Madzia rozmawiała z ojcem na bardzo intymne tematy. Co więcej, Wojciech Kossach podarował w prezencie ślubnym środek antykoncepcyjny i zarówno Madzia, jak i Lilka nie miały pojęcia, co to jest, jakiś krążek, co to ma być, prawda? W końcu doszły, że to jest właśnie środek antykoncepcyjny i były zszokowane, skąd tatko o tym wie, no ale skąd tatko o tym wie, w końcu miał do czynienia z wieloma kobietami, które tego biednego Kossaka doskonale wyedukowały. Proszę Państwa, i takich właśnie anegdotek, takich wycinków z życia Kossaków jest w tej książce mnóstwo, mnóstwo. Ale chciałam Agnieszko zapytać, czy Deficyt niebieskich migdałów jest książką zabawną? Czy można ją tak określić? Oczywiście, tam jest mnóstwo takich momentów, zresztą czytelniczki także mi już donoszą, że w wielu momentach się śmiały, na przykład kiedy dziewczyny jako młode panienki walczyły o względy swojego korepetytora z języka angielskiego, pana Turnera, którego uwielbiały za niekonwencjonalne podejście do metod nauczania. Zresztą to nie tylko kłóciły się o pana Turnera, bo kiedy Maria poznała Jana Pawlikowskiego, który był niezwykle przystojny, góral, w takim tradycyjnym góralskim stroju, no to wszystkie kobiety mdlały, kiedy on tam wchodził na przykład do jakiegoś wnętrza i Madzi również się bardzo podobał, także kłóciły się o tych mężczyzn i nie podbierały sobie wprawdzie ich, no ale były o siebie bardzo zazdrosne, nie tylko na tej niwie twórczej, ale również, no, która z nich jest bardziej atrakcyjną kobietą. No tak, ta relacja siostrzana też jest bardzo ciekawie opisana w tej książce, warto zwrócić na to uwagę. A Agnieszka Mizera, jest ciekawa, czy nazwałabyś swoją książkę biografią fabularyzowaną? No myślę, że ja trzymałam się dosyć ściśle tych faktów, nie chciałam tam za bardzo popłynąć, chociaż mnie tam pióro swędziało, nie wiem, czy można powiedzieć pióro swędziało, czy to tak lepiej brzmisz, niż mnie klawiatura, prawda, swędziała. W każdym bądź razie to jest książka, która zawiera bardzo dużo wątków fikcyjnych, szczególnie jest bardzo dużo bohaterów, których wymyśliłam po to, żeby tą akcję podkręcić, żeby bardziej wartka i żeby te zwroty były bardziej dynamiczne. W każdym bądź razie no, myślę, że fabularyzowana biografia jest dobrym określeniem. Podoba mi się tak. Fabularyzowana, no, powieść obyczajowa to jest. Nie, na pewno nie zaliczyłabym ją do stricte do biografii, dlatego że bałam się, że wtedy moje czytelniczki wiedzą, nie, to biografia, to my nie chcemy, to jest za trudne, tak jak już wspominałam. Więc specjalnie tą powieść troszeczkę tak ubarwiłam tymi faktami i postaciami, faktami, tymi postaciami fikcyjnymi, które nadają mi jednak tego kolorytu i tej zabawnej, myślę, trochę nuty, która była potrzebna, żeby ta historia stała się bardziej lżejsza i strawniejsza dla czytelników, którzy może nie bardzo lubią suche fakty i jakieś tam historyczne szczegóły. Także fabularyzowana biografia, możemy tak ją nazywać.
A tego kolorytu, proszę Państwa, nie brakuje w tej książce, to nie obawiajcie się, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Justyna Haczykowska jest ciekawa, kto jako pierwszy czyta Twoje książki tuż po napisaniu? Czy masz jakiegoś takiego beta readera, czytelnika? Oczywiście. Pierwszą książką, pierwszą czytelniczką moich książek jest na pewno moja pani redaktor Anna Seweryn, ale mam jeszcze kilka takich beta rajderek. Niektóre są anonimowe, a niektóre nie. Bardzo często zresztą o tym mówię, że jedna z blogerek zwana Nudlą, czyli Aneta Garbas, czyta wszystkie moje książki. Tylko się trochę obawiam, bo Anecie się wszystkie moje książki podobają. Musiałabym znaleźć kogoś takiego, bo tak wolę, słuchajcie, ja chcę mieć takie beta czytelniczki, które mi powiedzą: słuchaj, nie, to nam się nie podoba, powinnaś to zrobić inaczej, albo inaczej poprowadzić tą akcję, albo zmienić trochę tych bohaterów. Ale no, moje beta czytelniczki raczej są bardzo entuzjastycznie nastawione do tego, co wymyślam. Także czekam zawsze z bijącym sercem, szczególnie na opinię Ani Seweryn, jak ona oceni moją powieść, ponieważ jest bardzo krytyczna. Jeżeli Ania powie: jest ok, no to już jest najwyższego kalibru komplement. I Ania po skończonej lekturze Deficytu niebieskich migdałów powiedziała: tak, jest bardzo ok. Także no, wiedziałam, że no, musi być dobrze, prawda? A w temacie wymyślania, to tutaj pojawiają się ciekawe sugestie od czytelników. Wioleta Polak napisała, że Wojciech Kossak to bardzo barwna postać, więc może weźmiesz w obroty tę postać. Oj, działoby się w tej książce wtedy. O, słuchajcie, to bym musiała tak, ale słuchajcie, są przepiękne biografie Wojciecha Kossaka, autorstwa pani Jureczek, która no, opisuje to rodzinę Kossaków. Zresztą to była jedna z moich najważniejszych książek do researchu. I no, przewspaniały, przepiękny sposób pani Urgała Jureczka opisuje rodzinę Kosaków, też Wojciecha Kosaka. Także myślę, no, że ja nie mam co próbować, bo no, tak pięknie i w taki barwny sposób już bym tej postaci opisać nie umiała. Myślę, że dostała swoje dosyć pokaźne miejsce w Deficycie niebieskich migdałów postać Wojciecha Kosaka i na razie to musi wystarczyć, chociaż nie powiem, że to mnie nie ciągnie, dlatego ze względu na tą epokę, w której żył i tworzył, i ze względu na tą barwność, na tą wyjątkową, jak to by powiedzieć, życiową woltyżerkę, którą uprawiał, czyli balansował zawsze na skraju przepaści, i zdradzając tą żonę, i żyjąc ciągle na kredyt, i faworyzując te córki, zapominając o synu, którego traktował troszeczkę tak po macoszemu. No ale jednak, słuchajcie, to tak jak teraz, no tacy negatywni bohaterowie, tacy źli chłopcy, no budzą więcej emocji w nas niż takie pokorne baranki, grzeczni bohaterowie, którzy robią wszystko to, co się od nich oczekuje. Jednak takie trochę złe charaktery, w cudzysłowie oczywiście, ale tacy właśnie ludzie, którzy lubią skręcać nieoczekiwanie w jakieś boczne drogi i hasać po manowcach, no wzbudzają w nas czytelnikach zdecydowanie więcej emocji. No to się zgadza, ale to pokazuje, że Wojciech Kossak nie był kryształowym człowiekiem, miał wady i zalety jak każdy z nas, a to Tak. jest, myślę, że takie no, bardzo istotne, żebyśmy widzieli w tych ludziach ludzi, takich jak my, a nie postacie z pomnika, tak jak wspomniałaś wcześniej. Oczywiście, i nie zapominajmy o tym, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wychodziła za mąż 3 razy. To już w dzisiejszych czasach budzi taki troszeczkę, o, okej, 3 razy. A jej siostra również była mężatką, która również się rozwiodła i powtórnie wyszła za mąż za no, sporo młodszego od niej partnera, bo tam bodajże była różnica ponad 20 lat. Ale oczywiście tego nikt nie wiedział, dlatego że to jeszcze warto o tym wspomnieć, siostry ukrywały swój wiek. No ile celebrytek w dzisiejszych czasach, szczególnie z tych starszych roczników, ukrywa swoją prawdziwą datę urodzenia, nie mówi o tym,
kiedy dokładnie się urodziły. I tak było też w przypadku Marii Magdaleny. One postawały się również do tego, że nakazywały swojemu tatkowi zamalowywanie daty, kiedy powstał na przykład ich autoportret, dlatego że po tej dacie można było dojść, ile tak właściwie mają lat. Czyli przypuszczam, że żaden z ich mężów nie wiedział tak do końca, kiedy ta jego żona się urodziła. No, Maria według mnie chyba około 10 lat się zawsze odmładzała. Także jej ostatni mąż, również sporo młodszy, do końca życia nie znał dokładnie daty urodzin swojej ukochanej Lilusi, ale to się im wszystko wybaczało. No właśnie, proszę Państwa, zmieniają się czasy, ale pewne zachowania, pewne rzeczy pozostają się nie zmieniają i są uniwersalne w każdej epoce. A skoro jesteśmy przy epoce, to tutaj wspomnieliśmy o dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy dzieje się akcja Migdałów. Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, Agnieszko, że takim drugoplanowym bohaterem po całej rodzinie Kossaków, po Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest właśnie epoka dwudziestolecia międzywojennego, którą Ty de facto wiem, że kochasz, uwielbiasz i wielbisz? Bardzo. Jeżeli mogłabym się kiedyś zabrać jakim wehikułem czasu do innej epoki, to na pewno byłaby to epoka dwudziestolecia międzywojennego, no, przełomowa. W tym okresie tworzyli najwięksi polscy twórcy, zmieniała się rzeczywistość, królował bridge, jazz, no, powstawały jak grzyby po deszczu kawiarnie, w których spotykali się bardzo znani literaci, na przykład Ziemiańska, która była taką miejscówką skamandrytów, tam bardzo często również piły kawę Madzia i Lilka, ściągając na siebie spojrzenia przystojnych poetów, jak na przykład Julian Tuwim. Kwitło wtedy życie kulturalne i towarzyskie w Juracie na północy kraju. Zakopane stawało się również bardzo, bardzo popularnym miejscem. Tam też tworzyli na przykład Witkacy, miał tam swoje atelier, swoją pracownię, gdzie malował obrazy, zarabiał na życie, chociaż Witkacy to też postać, która epizodyczna, która się pojawia w Deficycie niebieskich migdałów. Mianowicie Witkacy namalował jeden z portretów Lilki, na którym jest zapłakana. Słuchajcie, ma jej piękne, niebieskie, wielkie oczy, są pełne łez. I Lilka mówi do niego, ale jak to? Pokazałaś mi taką zapłakaną, przecież ja tu źle wyglądam. A to było wtedy, kiedy Lilka była w straszliwej rozpaczy, w otchłani rozpaczy, jak ja to lubię mówić, ponieważ kończyła się jej miłość z drugim mężem, Janem Pawlikowskim. No i Lilka była w takim trudnym okresie, była załamana, więc Witkacy odwzorował jej humor, jej aurę, czyli tą smutną, załamaną, z oczami pełnymi łez. I Lilka mówi do niego, ale czy naprawdę ja tak aż tragicznie wyglądam? A Witkacy mówi na to, no właśnie, czy ty chcesz tak wyglądać, więc przestań płakać, otrzyj łzy i bądź tą samą czarującą Lilką, jaką byłaś zawsze. Jasnorzewski, Pawlikowski nie jest pierwszym ani jedynym. No i rzeczywiście słowa Witkacego okazały się prorocze, bo przez Lilką była jeszcze jej największa miłość, czyli ostatni mąż, Stefan Lotek Jasnorzewski, pilot, bo do nich miała słabość. Tak, miała do nich słabość. Proszę Państwa, tych ciekawostek jest po prostu mnóstwo w książce. Ja teraz sobie właśnie przypomniałam fascynację Freudem, bo Lilka bardzo fascynowała się właśnie znaczeniem snów. To też taki, myślę, że taki też ciekawy epizod. To prawda. I na przykład, to jest też ciekawe, że dużo jest kontrowersji w tej książce, ale co mnie na przykład też zadziwiło, to, że zakładanie nogi na nogę było nieprzyzwoite w tamtych czasach. Tak, i to spędzało z sens pobieg Maniusi Kossakowej, która się bała, czy jej córki zachowają się na salonach odpowiednio, czy na przykład nie będą zakładać nogi na nogę, no bo to było straszne w jej oczach, bo Maniusia Kossakowa była bardzo religijna, najbardziej religijna z rodziny, chodziła do kościoła i modliła się na kolanach przed tym ołtarzem Matki Boskiej o to, żeby jej, broń Boże, jej córki nie robiły jej wstydu w towarzystwie, prawda, czyli na przykład nie zakładały nogi na nogę. Oczywiście to robiły, prawda? No ale jak mama nie widziała, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, więc i tak zachowały się nieprzyzwoicie. No słuchajcie, no tu akurat
ten czas minął i jednak no, jesteśmy troszeczkę w innym okresie, także to akurat na szczęście te zachowania, czyli zakładanie nogi na nogę, nogi na nogę już nie jest tak bardzo źle widziane, jak wówczas, za czasów Maniusi Kostakowej. No tak, to taki właśnie też taka ciekawa anegdotka. A tutaj pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, które myślę, że bardzo często pada i będzie padać na różnorakich spotkaniach autorskich albo czytelników. Justyna Haczykowska jest ciekawa, czy tytuł książki od początku był taki, jaki jest, czy była inna wersja? Bo ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie w ogóle teraz innego tytułu tej książki. Był od razu taki tytuł. Ja już ten tytuł wymyśliłam najpierw już bardzo, bardzo dawno temu. I kiedy powiedziałam swojej pani redaktor i swojej wydawczyni Ani Seweryn, zaproponowałam jej ten tytuł. Mówię, słuchaj, ja już mam tytuł do Lilki. Ona taka zaciekawiona. No jak? I Deficyt niebieskich migdałów. Ona powiedziała, mamy to. I ten tytuł już został. Także nie było, właściwie to po raz pierwszy, muszę to powiedzieć, w przypadku moich książek, bo ja zawsze mam jakiś tytuł zapasowy, jakąś rezerwę. A w przypadku Lilki Pawlikowskiej Jasnorzeckiej ten Deficyt niebieskich migdałów był od razu przyklepany, zaakceptowany i myślę, że najlepszy. No lepszego sobie, no też innego tytułu już sobie nie potrafię wyobrazić. Absolutnie, absolutnie ten tytuł jest fenomenalny i odzwierciedla całą kwintesencję tej książki. A skoro jesteśmy przy samej książce, to również warto wspomnieć o tym, jak w ogóle ta powieść jest wydana, bo jest no, dopieszczona chyba w każdym calu. Proszę tak, Państwa, to prawda. Są zdjęcia poetki, są ilustracje samej Lilki również. Tak, a ciekawe też, każdy rozdział książki. Tak, każdy rozdział książki rozpoczyna wiersz jej autorstwa, co jest, no myślę, że też przybliży troszkę jej twórczość osobom, które nie znają albo które dopiero będą chciały poznać. Wydawnictwo Flow potraktowało twoją książkę z czułością. Tak, bardzo pięknie wydane. Opatrzone jest właśnie, tak jak mówiłaś, ilustracjami, które pieczołowicie zostały wybrane. Fragmenty wierszy, moich ukochanych wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, które zaczynają każdy rozdział i które oczywiście mają się, nawiązują do tego rozdziału, bo specjalnie wybieram takie wiersze, które odzwierciedlają tą treść, którą później w tych rozdziałach zawarłam. Zdjęcia rodziny, zdjęcia tatki Kosaka, zdjęcia przepięknej mamy Maniusi Kosakowej, zdjęcia Magasia, Kosakówki, prace plastyczne Lilki, bo była bardzo uzdolniona oczywiście po wielkim dziadku i po ojcu. Także tutaj możecie Państwo także zobaczyć jej przepiękne wycinanki. Cóż więcej dodać? No, okładka jest przepiękna, jeszcze muszę pokazać autorstwa Ani Slotorz. Ta książka jest naprawdę wydana z ogromną starannością. I jak uwielbiam to powtarzać, właśnie z czułością, z sercem. I myślę, że potwierdzi to każdy, który już trzymał tę powieść w swoje ręce. Także warto dla treści, ale warto również dla tych przepięknych tutaj na przykład portret Lilki z profilu, który namalował właśnie tatko Kostak. Ale tych zdjęć, tych ilustracji jest o wiele, wiele więcej. Także naprawdę warto mieć tę książkę w swojej biblioteczce. No, nawet jeśli czytacie e-booka albo słuchacie audiobooka, to potem warto zakupić no, egzemplarz papierowy, bo jest po prostu wydany tak pięknie, będzie się cudownie prezentował na półce, warto. A powiedz Agnieszko, co oznacza, że Lilka, Magaś, tatko i mamidło są już po trosze twoi? Dlatego, że przez ten czas, przez te miesiące, które spędziłam na pisaniu powieści, bardzo się z nimi zżyłam. I bardzo ciężko mi było się z nimi rozstawać, bo to jest tak, że jak ja zaczynam pisać taką książkę, to ja się przenoszę całym sercem, całym umysłem, całym ciałem właśnie do tych czasów, w których ta książka się dzieje. I kompletnie jestem oderwana wtedy od rzeczywistości. Wtedy przychodzi do domu mój mąż i pyta, co na obiad, a ja patrzę na niego jak na ducha i mówię, ale jaki obiad? Przecież ja jestem w dwudziestoleciu międzywojennym w Kostakówce i kompletnie nie wiem, o czym mówisz, prawda? I słuchasz, jak rośnie trawa. Słucham, jak rośnie trawa, czuję smak potraw, które są także bardzo szczegółowo opisane w książce, co jedzono w Kostakówce, jakie były ulubione potrawy. Na przykład tatko Kosak kochał zupę piwną. Nie wiem, czy się teraz gospodynie może powiedzą, czy się w dzisiejszych czasach podaje jeszcze, serwuje się w ogóle jeszcze zupę piwną, ale to było ulubione danie Wojciecha Kosaka, a Lilka była
wegetarianką, nie lubiła jeść mięsa i ta biedna Maniusia Kostakowa, która się bała, no oczywiście, jeżeli Lilka nie je mięsa, no to na pewno brakuje jej żelaza i tamto mięso zawsze jakoś przemycała, przede wszystkim z razy. Lilka nie chciała, nie mogła na nie patrzeć, a Maniusia Kostakowa zawsze starała się to mięso do diety córki przemycić. Także również dużo kuchni, dużo zapachów, dużo smaków, mnóstwo kolorów. No, ta książka tętnie emocjami, zapachami, kolorami i myślę, że taką aurą tamtych dni, niezapomniane epoki dwudziestolecia międzywojennego właśnie. No proszę Państwa, młode kurczęta ze śmietaną czy pasztety z zająca, któż z nas by nie chciał skosztować takich specjałów? Także tak. Strawa dla ducha i strawa dla ciała w tej książce tak. Jak najbardziej jest obecna. Wspomniałaś wcześniej, że jeśli byś mogła się przenieść do jakiejś epoki, to właśnie do dwudziestolecia międzywojennego. Ja podobne tutaj pytanie Justyny Haczykowskiej, która pyta, z jakim bohaterem, bohaterką umówiłabyś się na kolację i dlaczego? Może akurat w tym dwudziestoleciu międzywojennym na przykład, gdybyś się przeniosła na jeden dzień. No myślę, że bardzo chętnie bym się z więcej niż jednym bohaterem mówiła. Na pewno bym się umówiła na kolację z Magasiem, dlatego że jej humor, tak jak już wspomniałam, bardzo mu odpowiada, miała takie krytyczne, ironiczne spojrzenie na świat. Lubiła się śmiać nie tylko z innych, bo wielu z nas potrafi się śmiać z innych, ale nie umie śmiać się z samych siebie. A Madzia to potrafiła. Bardzo chętnie wypiłabym czarną jak smoła kawę w Zakopanem z Janem Pawlikowskim, który był także również bardzo barwną postacią. Myślę, że poszłabym na spacer z tatkiem Kossakiem i także zjadła właśnie kurczęta ze śmietaną przygotowane ręką kucharki, której bardzo, bardzo chętnie uścisnęłabym prawicę i powiedziała i pogratulowała jej tej cierpliwości, którą miała do tych rozpuszczonych kostakowych kukieł, jak nazywał je, jak już wspominałam, tatko Kossak. No każdy z tych bohaterów był barwny, każdy z tych bohaterów, myślę, zasługuje na uwagę i najchętniej umówiłabym się z nimi wszystkimi. No ja myślę, że ta kucharka, która się tutaj pojawia w książce, mogłaby nam wiele ciekawych rzeczy jeszcze opowiedzieć o rodzinie Kossaków. No wiedziała prawie wszystko, była bardzo długo, służyła w domu Kossaków, właściwie traktowała ich jako swoją rodzinę i dzięki niej Lilka nie potrafiła gotować, ponieważ kucharka nie dopuszczała jej do kuchni, twierdząc, że lepiej, kiedy będzie siedziała w salonie, a ona jej nawet, ona, słuchajcie, Lilka nie potrafiła nawet ugotować wody na herbatę, ale mówię, to wszystko zasługa kucharki, która tych dziewczyn do tej kuchni nie dopuszczała. I zarówno Madzia, jak i Lilka miały dwie lewe ręce do gotowania. Słuchajcie, ja też. Znaczy ja niby gotuję, nie mam takiej kucharki, która by za mnie robiła obiad, ale przydałoby się naprawdę, gdyż to nie jest moje ulubione zajęcie, stanie w kuchni i doskonale Lilkę i Madzie rozumiem. Ale dobrze zjeść lubię. Mówię, jak takie kurczęta ze śmietaną, to bardzo chętnie. Tak, ja też bardzo chętnie bym pojadła takich specjałów. A Anna Rzechowska jest ciekawa, ile zajęło Ci czasu napisanie tej cudownej książki, zbieranie materiałów i samopisanie? Zbieranie materiałów bardzo dużo, dlatego że podobnie jak w przypadku Anny Frank, problemem nie było to, że tych materiałów było za mało i musiałam ich wszędzie szukać, tylko właśnie nadmiar tego materiału do researchu czasem mnie przerażał, bo było tego tyle, że musiałam, słuchajcie, powybierać te takie rodzynki, które myślałam, że które zainteresowały mnie i miałam nadzieję, że zainteresują również moich czytelników. Także tego było mnóstwo, z tego całego morza informacji, tych właśnie tysiąca zabawnych anegdotek, musiałam wybrać te, które do tej książki mi będą pasowały i które będą fajnie spinać tą fabułę. No myślę, że razem z researchem to był ponad rok, grubo ponad rok, a samo pisanie to już poszło szybko, bo już miałam wszystko rozpisane, wypisane, wiedziałam mniej więcej jak poprowadzić tę fabułę, ale to była czysta przyjemność, i czasem szkoda mi, że już tą kąsakówkę opuściłam, ale mam nadzieję, że w osobach Państwa, moich czytelników, ona będzie cały czas żyła.
I takie by było moje życzenie i największe marzenie, żebyście właśnie ją czytali, opowiadali mi o niej, mówili, co wam się podobało, być może co wam się nie podobało, ale żebyście cały czas o niej wspominali. To będzie dla mnie największa nagroda za tę pracę, którą włożyłam właśnie w napisanie tej powieści. No właśnie, bo ty już kosakówkę opuściłaś, a my czytelnicy dopiero tam mam przychodzimy, nadzieję. Witamy się, tak? Zaglądacie, Z tak. kosaków. Także to jest właśnie ta moc literatury. A powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, Agnieszko, w tamtym czasie bardzo modne były seanse spirytystyczne, tak zwane pozagrobówki. Ty też o tym wspominasz, bo Lilka bardzo lubiła w takich seansach brać udział. Więc jestem ciekawa, co powiedziałabyś Lilce, gdybyś miała szansę na takim seansie właśnie z nią się spotkać, z nią porozmawiać? Myślę, że mi powiedziała, że ogromnie, ogromnie żałuje, że jej życie na emigracji zakończyło się tak nagle ciężką chorobą, do której do końca się nie przyznawała, nie chcąc martwić swojego męża. I to jest, i że ogromnie żałuje, że nie mogła wrócić do swojego kochanego domu i spotkać się ze swoją siostrą, która na nią czekała i której wiadomość o śmierci Lilki, no, niespodziewanie zastała ją właśnie w kosakówce, usłyszała o tym przez radio. To ogromna tragedia i myślę, że gdybym mogła z nią porozmawiać, powiedziałabym, że moim marzeniem byłoby, żeby jednak do tej kosakówki mogła wrócić i ze swoją ukochaną siostrą zobaczyć i dalej tworzyć przepiękną poezję, którą umiała pisać jak nikt inny. No proszę Państwa, w deficycie niebieskich migdałów jest zabawa, jest humor, jest śmiech, no ale jest wzruszenie. Wszystko, jest pełna paleta różnorodności. Pełna paleta. Jak czyli samo życie. Jak właśnie na palecie farb genialnego Wojciecha Kossaka mamy wszystkie kolory, i te ciemne, i te jasne, tak jak w życiu. Proszę Państwa, deficyt niebieskich migdałów na wirtualnej półce Legimi, do czytania, do słuchania, jak kto woli. Dostajecie w pakiecie romanse, widokówki z dawnych czasów, no i przede wszystkim opowieść o, no, o nietuzinkowej osobowości, o takiej personie, która chyba rodzi się raz na kilka, ileś tam lat, więc warto przeczytać, przeczytajcie, poznajcie, piszcie do Agnieszki swoje opinie, recenzje, bo ona jest bardzo ciekawa Waszego feedbacku. Dokładnie. Bardzo Agnieszka, dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję ja za to, również. Że odpowiedziałaś na moje pytania, na pytania czytelników, że poświęciłaś swój czas. No i co, życzymy Państwu dobrego wieczoru, tak jak zawsze, z dobrą książką, dziękuję. A najlepiej z deficytem niebieskich migdałów. Dziękuję. A ja jeszcze serdecznie. Trzymam ją w ogóle do góry nogami. O.